Witajcie. Kręcimy to jeszcze w Zakopanem. Bo zaczęliśmy już planować nasz przyszłotygodniowy wyjazd do Grecji. No bo pewnie część wie, część nie wie, ale już w przyszłym tygodniu, piątek albo sobotę, jeszcze nie wiemy też dokładnie kiedy. Kwestia negocjacji. Będziemy wyruszać do Grecji, jedziemy z przyczepą do Grecji. No i tak trochę na takim spontanie jedziemy, bo ani nie wiemy gdzie, ani nie wiemy za bardzo jak. Kiedyś tam dawno temu byliśmy w Grecji, ale to byliśmy jako z wycieczką. Bardziej jeździliśmy po Hiszpaniach, po Włoszech. Chorwacja. Chorwacji, te rejony to tam. Można powiedzieć, że to jest nasz pierwszy raz w Grecji. No, do Grecji z przyczepą to jest. Z przyczepą na kemping. I tak się właśnie teraz zastanawiamy, jaką drogę wybrać, jak pojechać. Część rzeczy już mamy jakby załatwionych też, bo to dla tych, którzy będą kiedyś tam sobie chcieli pojechać do Grecji, to na pewno takich garść cennych informacji. Też wszystkiego nie wiedzieliśmy, też się dowiadywaliśmy, ale... Z takich dokumentów trzeba pamiętać, że jadąc przez Serbię, Macedonię, potrzebujemy coś takiego jak zielona karta. No, zielona karta musi być zarówno na samochód. Przyczepę, jak i samochód. Myśmy już to dostali. Dodatkowo wyjeżdżając zawsze za granicę, ja osobiście polecam wyrobienie europejskiej karty ubezpieczenia zdrowotnego na wszystkie osoby. Bardzo to ułatwia. A to też jest tam, trzeba iść, to tak jest pół dnia stania, nie? Za tym kartą. Tylko że teraz chyba, teraz są na rok, znaczy, na rok je wydają, nie? Bo wcześniej... Nie. Wcześniej wydawali na rok, teraz wydają, na przykład dzieciom wydali, synowi do pełnoletności, córce na 5 lat. My z Darkiem mamy na 3 lata. Idzie się do oddziału NFZ w swoim mieście, wypełnia się wniosek, faktem trzeba odstać. Ja w tym szczycie takim sezonu stałam około półtorej godziny i sprawę załatwiłam. Myślę, że warto. Ale to obowiązuje jakby tylko na terenie Unii, nie? To obowiązuje na terenie Unii Europejskiej, czyli Serbia, Macedonia na stronie obowiązuje. Na te kraje warto jest chyba kupić ubezpieczenie turystyczne. Jeszcze tego nie mamy, natomiast to jest kwestia paru minut, przez internet się załatwia takie ubezpieczenie. Zobaczymy, przeanalizujemy, czy będziemy jeszcze tamto kupować, czy nie. Co ważne, trzeba pamiętać o dokumentach ale wieje. Dla dzieci, dla siebie, paszporty, dowody. No tak naprawdę tutaj mamy, bo sobie też tak, jak zobaczycie sobie na mapę, bo też się zastanawiamy, którędy jechać z Krakowa. Tak naprawdę tutaj mamy trzy trasy, ale to o tym później powiem. I tutaj jadąc może teraz tak, w ogóle o paszportach. My, znaczy liczymy, no z tego co się dowiedzieliśmy, to nie potrzebujemy paszportów, więc jedziemy na dowód. Przez Serbię i przez Macedonię, tutaj będziemy próbować przekroczyć granicę na dowód. Nie powinno być to jakichś tu problemów. No Grecja to już wiadomo, to Unia, to tam tym bardziej nie będzie problemów. I teraz tak, jadąc przez Słowację, trzeba wykupić winietkę. Na Słowacji jest bodajże tak, że nasz zestaw przekracza 3,5 tony, więc tak jak jechaliśmy tam na bogacz, musimy zarówno kupić winietkę na przyczepę osobno i winietkę osobno na samochód. Jeżeli nie przekracza wasza przyczepa 3,5 tony, znaczy nie przekracza cały zestaw 3,5 ton, no to wtedy kupujecie tylko na samochód. Węgry, tam już nie ma takiego rozdziału na to, tam jest po prostu jakby masa holownika ważna, więc tam się kupuje tą winietkę podstawową po prostu na auto, tam jest jakby przyczepa free, no przynajmniej tak z tego co się dowiadywałem, to tak to działa i tak to obowiązuje. Serbia, no to już mamy tam odcinki po prostu płatne autostrady, płaci się za autostradę, tak jak u nas, no chyba tam nie wiem czy są bramki, czy teraz coś się tam pozmieniało. Macedonia pewnie to podobnie. Samo. No i Grecja, i Grecja to tak samo. Tak samo, no to już tam już raczej obowiązują bramki i opłaty osobno za przejazd autostradami. Węgry, Słowacja, winiety i tak naprawdę
na Słowację winiety, na Słowację i na Węgry winiety są już elektroniczne, więc kupujemy, może jak będzie gdzieś tam, to podam na dole linki do tych, jak będziemy kupować winiety, bo też będziemy kupować niebawem. Kupuje się przez stronę internetową winietę i tak naprawdę nawet nie dostaje się naklejek czy czegoś takiego, po prostu system sam sprawdza, czy przez rejestrację, czy... Ale na granicy również można taką winietę, z tego co się orientuję, zakupić. Można. Ponieważ jak jechaliśmy do Bogacza, to jeden z naszych znajomych, z którymi tam byliśmy, oni kupowali podobno na granicy. No może można, no nie wiem. No wygodniej jest chyba kupić jednak przez stronę. Kupuje się przez stronę, nie trzeba nic przyklejać. Wpisuje się tam po prostu dane pojazdu, dane przyczepy, jeżeli nie potrzebne. Szuka się stacji benzynowych, tak, jakiegoś punktu, jedzie. Tylko po prostu się jedzie. I tak, i to obowiązuje i na Słowacji, i na Węgrzech właśnie mają tą elektroniczną winietę, więc jak będziemy, podam tam gdzieś na dole linki do tych stron, to sobie zobaczycie, można wejść i kupić. Dobra, jeszcze z takich dylematów, które mamy, to tak droga, którą wybrać. I to droga w sumie jest tylko może dwa dylematy, albo trzy dylematy, nie? Droga, o której wyjechać, i czy wziąć rowery. Co do drogi, to mamy tak, Google tu nie pokazuje, bo czasem pokazuje dwie możliwości, czasem trzy możliwości. Pierwsza to jest tutaj Kraków na jedzie się przez Białkę, Jurgów, Zwoleń, to jest Bańska Bystrzyca, taka trasa i to jest taka jakby na wprost najbliższa, dokładnie to jest. Ale ta trasa, bardzo... Znaczy nie, no mówią, że jest tam, są tam, że jakieś... tam są serpentyny. Droga jest po prostu wolna, no jest podjazd, jest jakiś tutaj, podjazd jest chyba z jeden jakiś tam stromy, ale ta trasa jest ogólnie wolna, bo patrząc nawet na czas, ta trasa ma, ja tutaj gdzie tu jest, do Salonik, do Grecji zaznaczone, to tą trasą jadąc mamy 1400 km, a tą najdalszą, która tu jest wybrana przez Google, mamy 1600, więc prawie 250 km. Jest ten sam czas praktycznie przyjazdu. Więc tutaj, ale zastanawiamy się jeszcze nad jednym rozwiązaniem, bo tak jak jechaliśmy na Węgry, na filmiku na Bogacz, przez Koszyce jechać, o tak jak teraz. Dokładnie tak jak teraz. I mamy 1516. No nie do końca tak. No, on tutaj przez Nowy Sącz, a my pojedziemy przez Jurgów. No, tak, dokładnie taka trasa. Czyli na Nowy Targ, tutaj Jurgów chyba jest, przez Białkę, Poprad. Poprad na Preszow, Koszyce i tutaj na Węgry. Dokładnie Miskolc i Budapeszt. Dokładnie taka sama trasa, jak była do Bogacza, na filmiku, którą tam wcześniej wrzucaliśmy. I ta trasa tak naprawdę do Salonik to jest 1500 km. I się tak naprawdę tutaj mam jeszcze taki dylemat, czy jechać tędy, czy tutaj przez Bratysławę, bo raczej środkiem już chyba nie odpuścimy tą trasę, bo po tych czasach, które to pokazuje, to więcej się człowiek namęczy niż ujedzie tak naprawdę, więc na 90% pojedziemy tą trasą, którą jechaliśmy na Bogacz. No i teraz tak, czas wyjazdu, no i teraz pytanie, czy jechać w piątek po południu i dojechać gdzieś, gdzie się da najdalej i później startować tutaj na Serbii, granicę przekroczyć i w Serbii gdzieś znaleźć jakiś kemping i przenocować w Serbii na kempingu i później na wieczór tutaj gdzieś dojechać w te rejony Salonik, może troszkę dalej. Czy wyjechać na przykład w sobotę rano i przejechać ile się da, właśnie to tak by wyszło, że tutaj gdzieś do końca Węgier jest jakieś 700 km, więc myślę, że jest to realne przejechać w jeden dzień. No i tu przed granicą się trzeba było gdzieś też znaleźć jakiś nocleg i później Serbię przejechać znowu całą w jeden dzień i gdzieś tutaj na początku Grecji znowu się przespać. No takie właśnie dylematy, jak to jechać. No, pewnie do końca nie będziemy wiedzieć sami, jak pojedziemy, czy pojedziemy w piątek, czy w sobotę, zobaczymy. Znaczy dodajmy, że jeśli w piątek, to po południu dopiero byśmy wyjechali. Na piątek po południu. Jeśli w piątek, to po południu. To takie późne po południu też, 16-17 to tak najwcześniej. Znaczy... No i teraz ogólnie jakby kończymy też na razie z tymi filmikami tutaj z okolic, z polskich kempingów. Jak będzie możliwość, to będziemy wrzucać filmiki, mam nadzieję, że będziecie oglądać. No i co jeszcze? No na razie to chyba tyle. No, przygotowujemy się teraz. Dzisiaj jest sobota, jutro wyjeżdżamy tutaj z Zakopanego.
No i mamy tak naprawdę 5 dni na jakieś przygotowania. Musimy jeszcze domówić jakieś tam rzeczy, pierdoły. Co tam jakieś mamy? Płyny, coś, no takie rzeczy. Jedzenia wziąć. Trochę klima chciałem poprawić, jakieś tam rurki ze dwie. No to wiadomo, że w Grecji to może być ciepło. No i tyle, no. Jak coś, to jeszcze może jakiś filmik przed wyjazdem, coś tam wrzucimy, a jak nie, no to do zobaczenia w następnym filmie. Pozdrawiam.